W całej Polsce szkoły odnotowują spadek zainteresowania udziałem dzieci i młodzieży w zajęciach katechetycznych. Tendencja ta zaczyna być widoczna również w suwałkach. W szkołach podstawowych nie jest jeszcze bardzo wyraźna. W trwającym roku szkolnym oświadczenia o rezygnacji ze szkolnych kateches złożyło około 2,6% uczniów, a właściwie ich rodziców. Zdecydowanie bardziej laicyzacja widoczna jest w przypadku młodzieży. Tylko w roku szkolnym 2020 -2021, z kontynuacji nauki religii w szkołach ponadpodstawowych zrezygnowało blisko 28% uczniów. Dane te dotyczą zajęć organizowanych dla uczniów wyznania rzymskokatolickiego. Nie udało się nam uzyskać informacji na temat uczestnictwa uczniów innych wyznań w tego rodzaju zajęciach. W Suwałkach poza katechezą rzymskokatolicką dostępne są również lekcje religii dla wyznawców kościoła staroobrzędowego zielonoświątkowców oraz członków kościoła ewangelicko-augsburskiego.